Hej, witam was serdecznie z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek Agaty Christie. Nie było już nikogo. Ostatnio zmarło w dość dziwnych okolicznościach już dwoje członków tutaj nie tyle rodziny, co mieszkańców tymczasowych tego domu, a raczej można powiedzieć gości. Myślę, że to najlepsze słowo. Zostało 8 marynarzyków na stole. Musimy to wyjaśnić, ale żeby to wyjaśnić, potrzebuję jeszcze jednej rzeczy z biblioteki. Dlatego się tam udamy. Pierwsze co? I asked Rogers what this Miss Brady had suffered from. In a certain form of cardiac trouble, when an attack comes on, an ampule of amyl nitrate is broken and inhaled. If amyl nitrate were withheld... I see. No positive action must be taken. No arsenic to obtain and administer. Nothing definite at all. And nothing could be proved against Rogers or his wife. It explains our situation here quite neatly. There are crimes that cannot be brought home to their perpetrators by the usual methods. A judge taking advantage of his position? No offense, Judge. A doctor under the influence letting a scalpel slip? No offense, Doctor. The point is, it explains Mr. Unknown. He has, for reasons only he knows, decided to seek justice for certain crimes as he sees them. And who among us is the only one that stands unaccused? Ah, Mr. Narricott, right on cue. Tak, oni aktualnie mówili o mnie, czyli że jako jedyny nieoskarżony jest tutaj Patrick, ponieważ on jakby nie patrzeć jest dodatkowym członkiem, dodatkowym gościem, go nie miało tutaj według planów Rogersa być. A oni próbują wyjaśnić tak na temat zbrodni. Have you seen any of the others? Before we came in here, I saw Miss Brent knitting on the patio as if she hadn't a care in the world. Could you perform an autopsy on Mrs. Rogers? I could, sir, but I won't. As Mr. Lombard so helpfully pointed out, it might be thought I had something to do with her death. It would be unethical for me to operate. How much Trianol is missing from your supply? I wouldn't know. I left the bottle with Rogers in case his wife required a second draft. Good day to you, doctor. Tak, jeszcze się zapytamy tego drugiego sędziego. Have you seen any of the others? Czy widział kogoś z pozostałych? Mr. Lombard are off searching the island for Mr. Owen. Tak, w ogóle oni są na zewnątrz, to dobrze, bo muszę połazić po ich pokojach. You didn't want to join them? They are men accustomed to physical activity. I prefer to search for the truth with my mind. Me too. You think they'll find Mr. Owen? Not in the sense you mean. Where would you search for Mr. Owen? Closer to home. Any idea how we can get off the island? I've allowed you to continue your own investigation. Tam on był Owen, nie Rogers. Rogers to ten służący. The odd man out makes you more suspect. On the contrary. But I've given you a good deal of advice already. It would be well if you thought for yourself for a while and let us get on with our game. Thank you kindly, Judge. Spoko. W takim razie, skoro chcecie kontynuować rozgrywkę, stojąc i gapiąc się na mnie, to proszę bardzo, ja muszę wejść na chwilę tutaj, bo potrzebuję taśmy klejącej. Tu był stempel. Czy już taśmę klejącą mam? Nie mam. Gdzieś tu miała być taśma klejąca też. A tu jest jeszcze szuflada? O, właśnie. Dokładnie. Mam już wszystko, co potrzebuję do ściągania odcisków palców. I to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo potrzebna. I should have thought of that sooner. Tak, powinieneś na to wcześniej wpaść. Mamy pipetę wypełnioną mąką.
Kiedy mamy już pipetę wypełnioną mąką, w ten sposób możemy ściągać odciski palców i potem porównywać je między sobą. Tak, nie, nie musimy pić. Mamy tutaj szklankę. Jezu, mamy już 10 tysięcy szklanek. Czy ja mogę z nich wszystkich zdjąć odciski palców? Spoko, ale czy ja mogę ze wszystkich, czy... Nie, tylko z tamtej. Spoko. Okej. To mogę sprawdzić, nie zaszkodzi. W takim razie odkładamy pipetę. Ja już się w ogóle nie mogę połapać w tym ekwipunku. To jest niestety minus tutaj w tej grze. Tak, nie wiemy, do kogo on należy. Na razie się tego nie dowiemy. Czy ja mogę te rzeczy tutaj też sprawdzić na odciski? That doesn't make sense. Perhaps another time. That isn't such a good idea. Mogę tylko szklankę? Dobra. Perhaps another time. Na razie... That isn't going to help. Dobra, odkliknij to. Mogę to odkliknąć? That doesn't Muszę to odłożyć? Sense. Muszę to odłożyć, dobra. W każdym bądź razie... Muszę jeszcze iść do gramofonu. Na chwilę. Tylko, że gramofon żeśmy uszkodzili ostatnio. Więc dobrze by było go najpierw naprawić. Co ja z niego wyjęłam? Te lampy próżniowe, tak? That isn't going to help. Tak. Płyta z napisem Hello na tej stronie, albo są dwie płyty, a... Some things once done cannot be undone. This could use a closer look. Tak, jest płyta z napisem Hello, a na drugiej stronie jest Goodbye. I wonder what's recorded on this side. I może uda mi się uruchomić? I won't do that. Dlaczego tego nie zrobisz? That isn't such a good idea. A mogę zamknąć i wtedy? I don't think that's appropriate. Dlaczego? Perhaps another time. Kurczę, może to jest niewłaściwa lampa. Tak, bo cicho, bo takie dwie muszę mieć włożone chyba. I don't think that's appropriate. No. This is neither the time nor the place. Jak nie jest miejsce, nie jest czas, jak jest i miejsce, i czas. That isn't going to help. Kurczę. Niestety sterowanie w tej grze jest takie dość ciężkawe. To już nie wiem w końcu, które te lampy próżniowe mają być. I won't do that. Ta chyba w ogóle nie pasuje tu. That doesn't make sense. Dlaczego nie mogę uruchomić tego? Czy jest gramofon z napisem goodbye? I won't do that. A, dobra. I'm pleased to see at least one of you has thought to turn the record over. Any good house party should include party games. This weekend is no exception. I have devised several little games of the mind to challenge your wits, and I hope you find the rewards for each to be worth the effort. You'll have to discover my little amusements on your own, however. I've scattered them all over this delightful island retreat. I hope that you will find them suitably entertaining. Podejrzewam, że już kilka znaleźliśmy. Dobra, płyty zabrać nie mogę. Ale za to lampki pozabieram, bo one się przydadzą. Idziemy na górę do pokojów w takim razie. Jezu, jak mnie straszy ta animacja schodów. Dobra, czyli to był pokój. Ja oczywiście do końca gry nie zapamiętam, czyje to są pokoje. Ale wiem, do których pokojów muszę trafić, więc... dobra, jest jedna walizka. Either he's innocent, in which case I'd be grossly invading. Myślę, że się nie da przewinąć w żaden sposób ich tekstów, bo czasem mówi to samo i to jest denerwujące. Czy ja mogę zdjąć odciski palców z walizki? Nie mogę. W takim razie zobaczmy, czy coś jest tutaj. O, z torby doktora mogę zdjąć odciski.
The flower stuck to bits of it. Będę mieć teraz jeszcze cały ekwipunek zawalony odciskami palców. Tak, mamy odcisk Edwardsa. Zobaczmy, porównajmy ze szklanką. A jeszcze raz. Czy one wyglądają tak samo? No nie wiem, według mnie nie bardzo. Ale jeśli mam być szczera, da się to jakoś, nie wiem, przesunąć coś, ten nic, kompletnie, dobra. To mi nic nie mówi. A Monkey na swoim, tym nie zauważy, nie? Na swojej torbie. Nie, dobra, przez łazienkę może mi się uda przejść. Mamy odcisk Armstronga. Na szklance odcinku. Na szklance odcisku Armstronga raczej nie było. Na to wychodzi. It's a marble sculpture of an elephant. I don't think going through that would help. Either he's innocent, in which case I'd be grossly invading his privacy, or he's guilty and surely wouldn't be daft enough to leave. Za długie to jest. Stanowczo jest za długi ten tekst, który on mówi. Na pewno mogę iść do babek jeszcze i ich kosmetyczki sprawdzić. A nie, to jest korytarz. Dużo łażenie w te same miejsca i powtarzania. W ogóle jeszcze ani razu na dworzu nie byłem. I raczej w tym odcinku się tam nie wybiorę, chociaż kto wie. Wow, ale się przestraszyłam. A to jest trup. Dobra, tak. Tutaj jak widzicie też możemy wziąć odciski. Wziąć. Żadne wziąć. Spoko. Tak, mamy Marstona. Teraz porównamy. To miało na wszystkie. Aha, dobra, bo ja Armstronga porównałam. This appears to match Marston's fingerprint. Aha, czyli generalnie pasują do siebie, czyli... Nie do końca dziwne, że pasują odciski z jego szklanki do ich jego odcisków. Spusto, drugiego się nie da. Nothing else to see about that. Odciski na tym? I won't do that. No to nie, to nie. Żebym jeszcze w ogóle pamiętała, pokinała nam ten wielki kawał sera. Czyli to jest pokój tego, nie? Tego generała całego. On tutaj chyba też nie ma nic do sprawdzenia odcisków. Dobrze, że ich tu wszystkich nie ma w tym pokoju, w tych pokojach. Znaczy chyba ich nie ma. To nie jest wyjście, to jest łazienka. Tu jest wyjście. Tu jest... też jakaś walizka. Okej. Dobra, tu jest jeszcze... Tak, tylko na razie nie mam z czym za bardzo porównać tych odcisków. Tak, ale to nam da... odciski do tych poszczególnych osób, czyli potem będziemy mieli z czym porównywać z konkretnymi osobami, tak? Jak już będziemy mieć jakieś odciski, czy z miejsca zbrodni, czy z czegoś takiego, no to już będziemy mieli jakiś taki materiał, wiadomo, wyjściowy. Tak, ona też tu ma walizkę, nie? It would be incredibly improper for me to go through a lady's luggage. I won't do it. Dobra, ona też tutaj ma. To był jakiś wycinek z gazety? Nawet nie zauważyłam go wcześniej. I copied the contents into my notebook. Jak tylko wezmę odciski, to wam go zaraz przeczytam. The flower stuck to bits of it. Taśma.
This is a good reference print for Miss Claythorne. Not that I think she's capable of murder. Oczywiście, że nie, on już jest zakochany. Oj, on to chyba w dokumentach będzie. Wycinek z prasy. Znalazłem w sypialni Wery wycinek z gazety o tego treść. 12 sierpnia 1935. Cyril Hamilton, lat 8, utonął w wyniku wypadku niedaleko Plymouth. Był pod opieką swojej guwernantki, panny Wery Claythorne. Niestety odpłynął zbyt daleko od brzegu. Policja przesłuchała guwernantkę i brata chłopca, Hugo Hamiltona, lat 24, który również był na miejscu zdarzenia. Nie dopatrzono się żadnego zaniedbania z ich strony i nie postanowiono żadnych zarzutów. Dalej znajdują się informacje o uroczystości pogrzebowej i adres, na który można przesyłać datki. Nic, co mogłoby mnie zainteresować. No, w sumie nie bardzo, rzeczywiście. Dobra, mamy chyba wszystkie odciski, które mogłabym zebrać? Aczkolwiek ja bym się przeleciała po wszystkich pokojach. Nie, tu nie jest, to jest łazienka. Przeleciałabym się jednak po wszystkich pokojach. Tak, wiecie. Na zaś, bo może jeszcze czegoś nie znalazłam, tak jak tego wycinka z prasy. Co prawda on nam niewiele powiedział, tak? Ten cały wycinek. Ale... It would certainly be noticed if I rifled through his luggage. I better not. Więc mimo wszystko wolę sobie tutaj przejrzeć tych pokoje jeszcze jeden raz. Tak, na zaś. Jeszcze wszystkie te zakamarki w ogóle. Bo tu, a nuż coś się jeszcze gdzieś skrywa. Bo ja wszystkiego mogę nie wiedzieć. Chyba zaraz będę wszystkie pokoje będą. No, to ja już wróciłam do pokoju, w którym już byłam. W takim razie... Chyba będę mogła iść na dół. Dobrze by było iść jeszcze w takim razie do kuchni na chwilkę. Czekaj, czy na marynarzykach można odciski palców zebrać? No cóż, jak nie, to nie. Chciałam jeszcze na chwilę iść do pokoju Rogersów. Chociaż może pogadam w ogóle z Rogersem na chwilę. Hello, Rogers. Hello, sir. Was there anything you required? Just looking around. That ham looks good. Mrs. Rogers had a way with hams. Świetnie obchodziła się z szynkami. Baked, boiled, fried, pickled, en casserole. Always a treat. When will dinner be ready? 8 o'clock, sir. Or close to. W ogóle jego żona właśnie umarła, a ty się pytasz o kolację, nie? W ogóle... Have you noticed anything out of the ordinary since you arrived here, Rogers? Pięknie. Just this, sir. This house is more like a museum than a residence. I've dusted every square inch, and I found articles left behind by many previous owners, including the Robsons, that actress, and even the Admiralty. The only owners who seem to have left no mark at all are Mr. and Mrs. Owen. I appreciate your candor, Mr. Rogers. Tak, czyli bardzo podejrzane jest to, że właściwie żadnych nie ma śladów po Owenach. W tej rezydencji. Tak, tu leży martwa. Better to let the dead rest in peace. Rogers, pani. Tu leży taka skrzynka, która wygląda podejrzanie, a w żaden sposób podejrzana nie jest. Chciałam iść na dwór, ale wiecie co? Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę zrobić. Wlazłam do kibla zamiast wyjść. Spoko. A mianowicie mam lampy. Mogłabym uruchomić radiostację, która jest na dole. O ile mam nadzieję, że mi się uda ją uruchomić, bo ta zagadka jest w sumie dość dziwaczna. Sama gra jest dość skomplikowana. Gdybym nie wiedziała, jak ją przejść, myślę, że miałabym spory problem. Tak jak za pierwszym razem. It's a book holder.
Seems like a long time since it's been used. Tak naprawdę. Tutaj, w tę stronę. Idziemy na dół. Otwórz, tu mamy lampkę, tylko którą? Tą? I... nie, to jest w ogóle latarka, odłóż ją. I tą? That doesn't make sense. A nie? Ta? Okej. Okay. Zamknij. It's a shortwave radio. It could be useful if I could get it working. It seems to be missing quite a few parts. Czego jeszcze brakuje? It's a shortwave radio. It could be useful if I could get it working. It seems to be missing quite a few parts. This is an odd sort of power cord. It doesn't seem to fit into a regular socket. Czego nam jeszcze brakuje? Mikrofon z przewodem? O. This is an odd sort of power cord. It doesn't seem to fit into a regular socket. It's a shortwave radio. It could be useful if I could get it working. Kurczę. It seems to be missing quite a few parts. Czegoś jeszcze nam brakuje. Wydawało mi się, że mam... że mam wszystko. I don't think that's appropriate. That isn't going to help. That doesn't no właśnie wiem, że nie ma sensu, ale... ale ono już by miało. Czegoś nam jeszcze ewidentnie brakuje. This is an odd sort of power cord. It doesn't seem to fit into a regular socket. Jak to? Kurczę, wydawało mi się, że mam naprawdę wszystko. Mogłabym już stąd iść i potem to zrobić. Ale wiecie co? Wolałabym sobie sprawdzić w tym momencie i do was wrócić, jak to zrobię. Dobra, chyba dobrze kombinowałam, ale... dobra, ale trzeba było to trochę inaczej załatwić. Trzeba było najpierw... aj, no i bez sensu wyszłam. Trzeba było najpierw wykręcić żarówkę z tej lampy. Okej, i teraz... Hello, hello. Can anyone hear me? This is a distress call. Quit meddling. You better keep your head down, Maricot, or I'll love it. Okay, ktoś nam grozi. What was that? Clearly Owen does not want me here. Rule Britannia. Britannia rule the waves. Britons never will be slaves. I'll mix the eyes water a bit. That isn't such a good idea. Czyli tak naprawdę radio nic nam nie dało. Odezwał się do nas tylko Owen. Ale za to wiem, jak zrobić też zagadkę... zagadkę z tymi szufladkami. Trzeba ją ułożyć w ten sposób, by... tutaj układał się napis Rule the Waves, czyli ta piosenka, którą śpiewał przed sekundą. Rule the waves, of course. What's this? Tak, i w tym momencie otworzyły nam się sekretne drzwi. I'm surprised the electricity still works in here. Tak. Otworzyliśmy elektryczność. I co my tu mamy? Dum, 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 woda. W sumie mało zaskakujące. O, to jest jakaś pocisk? Batyska. Ale możemy coś z niego zabrać. Śrubę. Jest jakaś linia. The water here is rather calm compared to the waves crashing against the rest of this benighted city. Jakaś lina! Czemu nie mogę jej zabrać? Calm compared to the waves crashing against the rest of this benighted city. Jaka piękna ta woda. Mogę ją tylko obejrzeć, a samej liny nie mogę. Chyba, że to polowanie na piksel, ale na to nie wygląda. Czy nic więcej tu nie ma oprócz tego śmigła? Raczej. Cicho, tu są jeszcze drzwi.
O, wiosełka. I czy jeszcze coś tutaj się znajdzie? Raczej nie. Impossible to tell what was once stored in these. No cóż, promieniowanie radioaktywne. Tu są drzwi. Czy możemy je otworzyć? Okej, okay, to jakaś straszna kopalnia. I can't get to the bulb. The wire casing is rusted over. Czemu ty byś chciał chwytać żarówkę? I czy mamy coś, czym byśmy mogli ją chwycić? No nie bardzo, chyba że szmatą. That doesn't make sense. That isn't going to help. Na razie raczej na pewno nie. This panel seems out. Tak ewidentnie wygląda jak przejście. There's something here I need. Tak, jest tu coś, co mi się przyda. I ewidentnie potrzebujemy do tego łopaty, której nie mamy. Więc mam nadzieję znaleźć ją gdzieś na górze. Gdzie my wyjdziemy? Gdzieś na dworze. Na dworze jeszcze nie byliśmy. A, czyli my tędy nie wyjdziemy. Dobra, musimy się tu dostać od drugiej strony. Dlatego wrócimy na razie tędy. Ej, kurwi! Prawie ominęłam, widzicie, na ziemi leżą kombinerki. Dobra. W takim razie ruszam na dwór. Bo to, co miałam w chałupie zrobić, już zrobiłam. A nawet więcej niż chciałam. Dobra, nie wiem, nie zachwycajmy się teraz globusem. Może tędy wyjdziemy na dwór. Jakby te animacje wychodzenia, jakby to była najważniejsza w ogóle część gry. Jest wieczór, jest ładnie. Przejdę się tutaj naprzód, bo bym chciała porozmawiać z panną Brent, która podobno siedzi tutaj na ganku. I szydełkuje, no właśnie. Nice to have a break in the weather, although I don't expect it will last. You don't seem concerned by the two deaths. I remember a text that hung in my nursery as a child. Be sure thy sin will find thee out. So in some way, Marston's and Mrs. Rogers' sins have found them out? Of course. I have nothing to fear. I've committed no sin. You, if your story is true, have only been protecting your brother. God's law understands such a loving gesture. Even if man's law does not. Co pani robi na drutach, jakby to było w ogóle najważniejsze na świecie? What are you knitting? A shawl for my niece. A może dziewczynka nie lubi różowego? It's quite subdued for a girl, isn't it? A man would say that, of course. She is a modest child and decent. These colors are most appropriate. Have you seen Rogers? He's in the kitchen, I think. Preparing a cold supper. That is all. Dobra. Ona nie się, żeśmy wiele nie dowiedzieli, tylko tyle, że ona się nie boi o swoje życie. Zapewne niesłusznie, ponieważ tu każdy się o swoje życie bać powinien. Mam tutaj kolejne lokacje. Rozległe. Specjalnie po to, żebym się tylko trochę bardziej pogubiła. Mamy tu szopę. A w szopie kolejną kartkę z mottem chyba. One były z mottami? Dobrze pamiętam? Let me examine this further. Nie! W tym momencie gra mi się ścięła, dlatego powiedzmy mojej znudzeni wędrowcy, że to koniec tego odcinka, a ja do następnego zrobię wszystko to, co ominęłam, znaczy to, co już mi się udało zrobić i spotkamy się następnym razem w tym samym miejscu, ponieważ gra nie ma autozapisu i muszę przechodzić wszystko od poprzedniego zapisu. A więc do zobaczenia i cześć!